Dobry wieczór Państwu. Witamy serdecznie na koncercie Klezmorim Trio. Dzisiejszego wieczora zaprezentujemy Państwu jedne z najpiękniejszych pieśni i piosenek żydowskich śpiewanych w języku jidysz, ale nie tylko. Jako pierwszy Mizinke Ois Gegeim, najmłodsza się wydaje. W sensie zamach.
Wszyscy jesteśmy braćmi, wszyscy jesteśmy siostrami. W dzisiejszych czasach te słowa mają jeszcze większy wymiar niż 2 miesiące temu czy pół roku temu. Pamiętajmy o tym, każda kultura ceni i szanuje swoich braci i siostry. Alle Brüder. Thank you.
Zagramy dla Państwa teraz jeden z najbardziej rozpoznawalnych utworów pochodzących z kultury żydowskiej i wiem. Pewnie czekacie Państwo na skrzypkę na dachu, ale nie. Zagramy dla Państwa Chava Nagila. Thank you.
który zaśpiewamy dzisiaj, i mówię to z rozmysłem, w języku polskim to Rebeka. Trwogi, co Pan jest, spytałeś mnie.
Każdy uważa, że potrafi coś robić świetnie. Ja sam osobiście mam kilka takich typów, jeżeli chodzi o mnie. Natomiast była sobie pewna ciotka i o tym jest ta historia. Karolina, widzę, się śmieje. O innych zupełnie typach pomyślałaś, tak? Proszę Państwa, była sobie ciotka. Ciotka, która miała na imię Jachnę i uważała, że umie fantastycznie piec. Piekła ciastka, które nazywały się kumentarzem. Niestety, za każdym razem, jak się zabierała do tej pracy, to coś szło nie tak. Albo jej się wysypała mąka, albo przypaliły ciastka, albo jeszcze mnóstwo innych przygód. Piosenka o tym, jak piecze się ciastka, jeżeli się chce. Zawisłe w sercu, będę władzę, czuć się,
Pokazał nam kolejną niezwykłą część przedwojennej muzyki. Dziękujemy za niezapomniany koncert i przekazujemy pozdrowienia. Na zakończenie tegorocznej 6. edycji koncertu Kawiarenki Piosenki Polskiej Stowarzyszenie Noworek Polski wykona dla nas tradycyjny żydowski taniec pod tytułem Hawa Nagila do muzyki wykonanej przez Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej. Dzisiejszy koncert prowadziły dla Państwa Marta Małysz oraz Zosia Dzierzyk. Dziękujemy.